mi na Was bardzo zależy na moim kanale. Słuchajcie, w związku z tym, że zbliża się wiosna, zbliżają się walentynki i będziemy szukać perfum właśnie takich właśnie świeżych, cudownych, energizujących, które przypominają nam budzącą się do życia wiosnę. Dzisiejszy odcinek będzie właśnie taki wiosenny. Ja wiem, że odcinek zeszłego roku cieszył się dużym uznaniem u Was i lubiliście go odwiedzać, więc dzisiaj zostańcie ze mną, pokażę Wam, które ja uważam takie top 5 na właśnie na wiosnę, a także może dla na walentynki, bo to są bardzo romantyczne perfumy, więc czemu nie, zostańcie ze mną. Tak jak powiedziałam w intro, zbliża się piękny czas wiosenny, to jest mój jakby ulubiona pora roku, bo wszystko budzi się do życia, ptaki śpiewają, pojawiają się świeże liście na drzewach, robi się zielono, kwiaty kwitną i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to piękny czas. Dostajemy dużo też energii, kopa energii, chcemy takiego kopa energetycznego, przepraszam. No i oczywiście szukamy nowych zapachów. No i ja Wam chciałam przedstawić takie, które się nie pokazały, znaczy one się pokazały na moim tutaj terytorium, czyli na moim kanale, ale chciałam je jakby zgromadzić w specjalnym odcinku, bo na pewno będą osoby, które będą już rozglądały się za jakimiś fajnymi zapachami, właśnie takimi świeżymi, taki playful, takie romantyczne, takie właśnie pełne uniesień i pokazujące jakby naszą inną stronę, bardziej taką romantyczną i w kierunku takich zielonych, świeżych, owocowych albo owocowo-kwiatowych zapachów, więc dzisiaj przedstawię Wam moją taką top 5, która gościła już oczywiście na moim kanale, ale dzisiaj chcę je zgromadzić w takich właśnie w specjalnym w takiej selekcji i będę je właśnie omawiać, może tylko kilkoma słowami zrobię taki trochę inny odcinek. Ja widziałam, Aneta Kloczko umieściła taki fajny odcinek, bardzo mi się podobał, w końcu zapomniałam, żeby coś takiego zrobić. Pozdrawiam Cię serdecznie, Anetko. Właśnie omawiała te perfumy tylko trzema słowami. Ja spróbuję je omówić bardzo szybko, bo to są perfumy, które są znane, ale może nie trzema słowami, ale gdzieś tak jednym zdaniem. Także zostańcie koniecznie. Oczywiście Chanel Eau Fraîche Chance. Ja sięgam wielokrotnie po ten zapach. Zielony, piękny, kobiecy, dynamiczny, wspaniały na budzącą się do życia właśnie tutaj wiosnę i dający nam takiej niesamowitej świeżości i energii. Polecam go niezmiennie, zwłaszcza na walentynki, czy nawet na wiosnę. Coś pięknego. Zapach to jest The Yulong Armani. Ja mam poświęcony specjalny odcinek na ten zapach. Jest niedoceniony, słuchajcie, ale to są piękne zapachy Armaniego. Privé, luksusowe, dążące do doskonałości. To jest ukłon w kierunku osób, które kochają zielone, bogate i zapachy, które lubią zieloną herbatę, bo to jest taki ukłon w kierunku właśnie drzew tutaj herbacianych. Coś wykwintnego, oryginalnego, zielonego. Przypomina mi trochę też zapachy takie wetiverowe. Przepiękna butelka bogata. Cudowna rzecz właśnie i na walentynki, i na wiosnę. Jedwabiem. Przepiękna, budząca się do życia roślinność, albo już taka bujna wiosna. Salvador de la Ferragamo, słuchajcie, Giardini di Seta, jeśli dobrze czytam. Ja Wam omawiałam ten zapach też, może podam link, żebyście się bardziej nim zainteresowały. Niesamowite skomponowanie właśnie takiej świeżości, cytrusowości, grejpfrutowości i takiego wigoru i jedwabistości, bo to jest inspiracja też tu ogrodami, słuchajcie, ogrodami i jednocześnie jedwabiem. Są to zapachy z takiej serii poczwórnej, ja wąchałam tą Marine, taką właśnie wodnistą, też przepiękną, ale to jest niesamowicie jedwabisty, cudowny, świeży, energizujący zapach i bardzo romantyczny właśnie na budzącą się do życia wiosnę i dla nas, które chcemy właśnie być jakby taką budzącą się do życia. Zawsze jest u mnie w rankingu, aczkolwiek o nim trochę zapomniałam, ale teraz na właśnie wiosenne poranki, na wiosenne dni Mediterranean Honeysuckle z wiciokrzewem, z bergamotką, z cytrusem od domu Erin. Przepiękna butelka, bardzo kobiety, bardzo luksusowy, możecie go lejerować z innymi perfumami. Jest bardzo niebywały, nie jest to zapach dla każdego,
ale polecam, jeżeli ktoś chce coś wyjątkowego w pięknej butelce, to ja kocham. Nie mogę zapomnieć o tym, tym bardziej, że mam świeżą butelkę, prawda? Miss Dior Blooming Bouquet. Przepiękny mój zapach życia, na pewno świeży, różany, romantyczny, playful, kobiecy, niesamowicie feministycznie, bym powiedziała, podający jakby na tacy cały ten obrazek nas kobiet, naszych nastrojów, naszej piękności i naszych inspiracji. Także koniecznie Wam. I to było moje właśnie top 5. Nie jesteście zdziwione, że był właśnie Blooming Bouquet. Ja nie mogłabym o nim zapomnieć. To jest mój numer 1. Jestem ciekawa Waszych propozycji. Koniecznie mi napiszcie pod komentarzami, które Wy uważacie, bez których nie możecie żyć, albo które dopiero jakby odkryłyście, bo na przykład dla mnie Gardini De Seta, który powstał właśnie w 2021, czy nawet ta piękna edycja de Yulong Armaniego z tej kolekcji Privé jest wspaniałym odkryciem. Na pewno będę używać. Daje mi takie poczucie właśnie inspiracji, a jednocześnie zaczynam wspaniale dzień. No i mam swoje takie wspomnienia też z dawien dawna, bo pewne zapachy właśnie takie jakby wspomnienia ewokują. Także koniecznie zostawcie w komentarzach Wasze top 5, który zapach jest Wasze taki na wiosnę, albo na walentynki, albo spodziewajcie się, że dostaniecie. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, słuchajcie, nie zapomnijcie, i do lajkowania, i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, pa, pa!